sztab cały wyciągnął wnioski z tego pierwszego spotkania, co graliśmy z Macedonią, żeśmy się tam męczyli okrutnie, że tutaj będziemy dyktować swoje warunki i na tyle narzucimy swój styl i na tyle stłamsimy przeciwnika, że po prostu nic nie stworzy sobie, tak? Ale musimy być czujni, tak? Jeżeli my przegrywamy ze Słowenią, to znaczy Macedonia też musi coś grać, że się odbudowuje, że ma szansę. Mają 11 punktów, my mamy 16. Jeżeli zrobią dobry wynik, oni są skazywani na porażkę. Jeżeli zrobią jakieś punkty tutaj na naszym terenie, to włączą się o awans. No. Oni muszą. Jeżeli chcą dalej marzyć o tym, żeby chociażby z drugiego miejsca się zakwalifikować, oczywiście no, gramy u siebie, ale oni muszą. My również musimy, żeby mieć spokój w ostatnich dwóch meczu listopadowym, bo jeżeli wygramy, no to wiadomo, że wchodzimy i później, właśnie później następne mecze listopadowe, może trener sobie brzęczek pod kątem już na przykład euro dać ewentualnie zawodnikom, którzy nie grali, więcej szans, chociaż też nie jestem nawet w takich meczach, gdzie awansowaliśmy, tego zwolennikiem, po to są mecze sparingowe. To tylko można jeszcze pewne elementy gry dokładać. Zwrócili uwagę, jak przyjechała tutaj Łotwa, która grała na własnej połowie, grając z kontry, i mieliśmy z tym problem, tak, bo nie mogliśmy przebić tego muru, a z drugiej strony Łotwa sobie stworzyła sytuację. A jak przyjechał Izrael? Otwarta piłka, dali nam dużo miejsca, zapłacili za to utratą 4 goli. I na pewno Macedonia Północna nie jest Austrią, która będzie nas mogła spresować agresywną grą w środku pola i będziemy gdzieś tam wybijani z rytmu, więc ja myślę, że oni zdecydowanie nastawią się na kontrę i będą liczyli na to, że będą mieli tak dobrze zorganizowany blok defensywny, że my będziemy się gdzieś tak zderzali, jak właśnie w tym meczu z Łotwą, a oni będą chcieli wyprowadzać groźne kontry,